Siema Mela! Siema! Co dzisiaj robimy? Bo widzę, że przygotowałaś jakieś fajne rzeczy. Będziemy rysować w tej książce. Czy to jest książka ze zmazywalnym flamastrem, ale czad i są na niej twoje ulubione Lolo MG. Zobaczcie, jest jeszcze wersja z jednorożcem. Wow, ale sztos. Czyli mamy książeczkę i mamy do niej flamaster. Flamaster i zmazywanie. O kurde. Zaraz wam pokażę, jak bardzo Mela kocha lalki LOL Surprise. Proszę bardzo, mamy tam pełno laleczek LOL Surprise, aż 4 półki. Dobra, lecimy z tym. Ja muszę zajrzeć, jak prezentuje się ta fantastyczna książeczka. Link oczywiście będziecie mieć w opisie filmu. Zobaczcie na nią. Oh my god. I to jest mega, dlatego że słuchajcie, będziecie mogli malować flamastrami i będzie można to później z powrotem zmazywać. Ale czad. I to wszystko w klimacie naszym ukochanym LOL Surprise. Dobra Mela, zademonstruj. Pani Stefanio, pójdę trochę popracować. Pani Asiu, nie mogę na to patrzeć. Minęło już tyle czasu od zaginięcia. Przepraszam, to znaczy porwania Karolka. Proszę się trochę otrząsnąć, bo się pani wykończy. Jak mam się otrząsnąć, jak moje dziecko zostało uprowadzone? Szuka go policja już tyle czasu, a nic o nim nie wiadomo. Ślad. Po prostu po nim zaginął. Moje życie straciło sens. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. W głębi duszy wiem, że nic mu nie jest. Mam nadzieję. Mam nadzieję tylko, że ta kobieta o niego dba. Pomimo tego jednak jest mi strasznie źle. Bo nie wiem, czy jeszcze go zobaczę. O nie, pani Asiu. Proszę nie tracić nadziei. Na pewno jeszcze go pani zobaczy. Proszę coś zjeść. Nie chcę jeść. Ta kawa mi starczy. Dziękuję. Idę trochę, popracuję. Karolku, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że już przestałeś za mną tęsknić. Może traktujesz tą kobietę jak twoją matkę. Mam nadzieję tylko, że jesteś szczęśliwy, że nic ci nie jest. Przynajmniej te zdjęcia mi o tobie przypominają. Ach, matko, oni się wykończą oboje. Już ze sobą prawie nie rozmawiają. Żyją w dwóch oddzielnych światach. Tak. A, idzie pan biegać? Nie wiem, czy idę biegać, chyba już nie wrócę do biegania. Siedzę tutaj i patrzę na zabawki Karola. Jak jest mi mega przykro. Mnie też jest przykro. Najgorsze, że jeżdżę po mieście, szukam go cały czas, a nawet jeden trop nie został wykryty. Ona go tak schowała. Pan wierzy, że on się odnajdzie? To znaczy... Na początku wierzyłem, teraz już przestaję. Nie, nie wolno panu. Wystarczy, że pani Asia już jest w bardzo złym stanie. Karolek będzie pana potrzebował, jak wróci. Wróci do was niedługo, wierzę w to. Policja go cały czas szuka. Rozesłali listy gończe za panią Natalią. To nie jest pani Natalia, to jest najokrutniejszy człowiek świata. Jak ja mogłem w ogóle z nią być? Nie rozumiem tego. Cały czas ukrywała to, jaka była. A teraz się dowiaduje takich strasznych rzeczy. Tego, że się leczyła, że była w więzieniu. I jak myślę, że z taką osobą jest mój syn. Ach, przykro mi. Ale ja naprawdę wierzę. Czuję, że on się niedługo znajdzie. Naprawdę. Czuję, że będzie wykryty jakiś trop i że nic mu nie jest. Ta kobieta miała instynkt macierzyński. Przecież chcieliście adoptować dziecko. Chcieliście adoptować Karolka. Więc na pewno, dba o niego. Mam tylko taką nadzieję, że właśnie chociaż o niego dba. Dobrze. Ja jadę na policję podpytać, czy może mają jakiś ślad. Bo w sumie od miesiąca nikt do mnie za bardzo nie dzwonił. Wszystko robię na własną rękę, bo przestałem już nawet ufać policji. Dobrze, jadę. Może obiad pan zje chociaż? Nie, nie. A jakby pani Asia pytała... Ona już przestała o cokolwiek pytać. Do widzenia, pani Stefanio. Halo, halo, uwolnijcie mnie? Daj już proszę spokój. Cicho, cisza tam. Jest wieczór. Dzień dobry.
O, dzień dobry. Dzień dobry, chciałam zapytać o swojego syna. Czy macie może już jakiś trop? No niestety, powiem panu, że naprawdę jest to ciężka sprawa. Szukają jej wszystkie oddziały policyjne w każdym stanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta kobieta mogła się ukryć. Była już kiedyś więziona, więc no niestety ma doświadczenie. Ale proszę mi powiedzieć, że ją znajdziecie. Proszę. Bardzo się staramy. Naprawdę bardzo się staramy, jest to dla nas sprawa priorytetowa. To jest tak sprawa priorytetowa, że szukamy go już ponad rok i cały czas nie mamy ani jednego śladu. Ostatnim razem była widziana na peronie i ślad po niej zaginął. Nie wiem, nie ma z nią żadnego kontaktu. Ma zmieniony numer. Panie Karolu, przez ten czas wszystko mogło się już wydarzyć. Proszę tak nie mówić, mój syn na pewno żyje. Jaka ona była, ale miała przecież instynkt macierzyński, no i przecież chciała mieć dziecko, więc cały czas sobie mówię w głowie, że jednak nie mogła nic mu zrobić. Mam nadzieję, że jest z nią szczęśliwy. Już pewnie nawet o nas nie pamięta. Panie Karolu, robimy wszystko, co w naszej mocy. Listy gończe są powysyłane, robimy cały czas patrole. Cały świat praktycznie już wie o tej zaginionej, o tej uciekinierce. No dobrze. Panie Karolu, proszę wracać do domu. Nie pomoże pan w tej sprawie w żaden sposób. Właśnie chciałem zapytać, czy może jednak mógłbym w czymś pomóc? Nie, panie Karolu, no niestety. No nie ma takiej opcji. Nie mógłby pan nic zrobić. Szukam go na własną rękę. Tak, rozumiem, oczywiście rozumiem. My też badamy tutaj, prowadzimy całe śledztwo, jesteśmy cały czas w porozumieniu z każdym komisariatem policji, więc proszę dać nam pracować. Dobrze. Oby to nie trwało kolejny rok. Chciałbym móc przytulić w końcu mojego syna, o ile jeszcze będzie wiedział, kim jestem, kim jest jego prawdziwa matka. Bądźmy dobrej myśli, a tymczasem niech pan wraca do domu, do żony, moja żona. Nie wiem, czy jeszcze mogę ją tak nazwać. Nasz kontakt totalnie się urwał przez tą całą sytuację. Panie Karolu, proszę być przy niej. Myślę, że bardzo pana potrzebuję, a tymczasem żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Będę trzymała kciuki za Karolka. Dziękuję. Mamuś, mamuś. Tak, kochany, co tam? Mamuś, co jeść? O rany. Poczekaj. Mamu, zimno mi jest. Czemu tu jest tak ciemno? Jest ciemno, bo nie mamy, żeby zapłacić za rachunki. Nie wiem, jak my będziemy tutaj dalej żyć. Powinnam wrócić do pracy. Powinnam mieć jakieś pieniądze, ale nie mogę tego zrobić, bo szuka mnie policja z całego stanu. Mamuś, mamuś, policja? Tak, policja, kochane, chodź, zobaczymy, czy mamy coś jeszcze w lodówce, bo w sumie chyba od te sardynki rano były ostatnim. O nie, mamo, jestem taki głodny, mamusiu, daj mi coś do jedzenia. O rany. Kochany mój, muszę pójść coś ukraść, bo nie mam nic. Totalnie nie mam czym cię nakarmić, przez to, że szuka mnie policja, nie mogę pójść do pracy. Ty nie możesz pójść nigdzie do przedszkola. Nawet gdyby policja mnie nie szukała, to i tak byś nie mógł. Nie mam dla ciebie żadnych dokumentów. Mamusiu, brzuszek mnie boli. Dobrze, chodź, utulę cię do snu na razie. A mamusia pójdzie coś, przyniesie do zjedzenia. Ale brzuszek, śpi, kochany, śpi. Boże, co ja mam zrobić? Szuka mnie policja z całego stanu. Co ja mam zrobić? Muszę pójść, ukraść jakieś jedzenie chociaż, żebyśmy coś mieli. Dobra, poszedł spać. Pójdę szybko, może nic się nie stanie, jak sam zostanie w domu. Mamo, 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 gdzie jesteś? Mamusiu, o rany, jak tu ciemno, boję się. Mama, boję się. Mamo, mamo, gdzie jesteś? Zimno mi, chce mi się jeść. Mamusiu, gdzie jesteś? W łazience? Tu cię nie ma. Mamo. Może tu coś będzie do zjedzonka? Nie ma. A tu? Też nie ma. Gdzie jest mama? Jak tu wszędzie ciemno, boję się bardzo. Mamo. Nie ma jej. Poczekam na nią w domu. O rany. Mamo, mamo. Dlaczego? Gdzie ona jest? Gdzie jest moja mama? Dobra, udało mi się coś ukraść z pobliskiej restauracji. Muszę go obudzić, bo
Biedak. Rany. Najgorsze jest, że ja też jestem głodna. Nie dam rady. Tyle kraść, żebyśmy mogli najeść się oboje. Po co mi to było? Po co mi to wszystko było? Karolku, tak? Mama, mama, bałem się. Przepraszam cię, synku, bardzo cię przepraszam, ale musiałam... Mamusiu, bałem się. Przepraszam, ale musiałam ci coś przynieść. Co? Jedzenie. Jedzonko? Tak. Masz tutaj fryteczki. Frytki, frytki, proszę. Mniam, dziękuję, mamusiu. Chcesz jeszcze coś? Tak, masz jeszcze brokułki. Dziękuję. Ach, ja też jestem głodna, ale chodźmy spać, Karolku. Jutro jak wstanie nowy dzień, pomyślę, co robimy dalej. Moje wszystkie oszczędności się już skończyły. Nie mamy nic. Chciałabym pójść do jakiejś pracy, ale co mam zrobić? Musiałabym zmienić totalnie swój wygląd, a nie mam na to teraz pieniędzy. Karolku, kładź się. Mamo, mamo, jestem głodny, mamusiu. Mamo. Co tam, Karolku? Cześć. Czy mamusiu, mamusiu? Co chcesz ode mnie? Chciałam jeszcze pospać. No chciałem, żebyśmy się pobawili. Chciałem coś zjeść. Wczoraj były takie dobre frytki. Co będzie dzisiaj? To jeszcze się nie najadłeś? Ale mamu, mamusiu, to była kolacja, a już znowu jestem głodny. Nie możesz tyle jeść. Nie możesz. Czy jedzenie raz dziennie ci nie starcza? Mamusiu, no jestem dalej głodny. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Musimy pójść gdzieś. Nie mam pieniędzy. Może jeszcze coś będzie z wczoraj, ale no nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mamo, o, masz papaję. No i grzyb. O nie, boli mnie brzuszek. O nie, tylko nie to. Bardzo boli? Boli i chce mi się wymiotować. Niedobrze się czuję. Chodź, położysz się do łóżeczka. Nie chcę. Będę chyba wymiotował. Mamo, boli bardzo brzuszek. O rany, to pewnie ten grzyb. Tylko nie to. Ja nie mogę z tobą jechać do lekarza. Nie mogę. Mamo, ale bardzo, bardzo się źle czuję. Dobra. Jedziemy. Szybko. Masz bardzo wysoką gorączkę. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Mój synek się bardzo źle czuje. Bardzo boli go brzuszek i wymiotuje i ma wysoką gorączkę. O rany. Dobrze. To zapraszam. Chodźmy szybko, zaprowadzę panią. Proszę dać małego. Proszę. Szybko. Nie wiem, co mu jest. Zaraz to wszystko zbadamy. Ojej, jak się czujesz, maluszku? Boli brzuszek. Chodź. Szybko. Dzień dobry, pani doktor. O, dzień dobry. Pani doktor, tutaj mamy małego chłopca, bardzo boli go brzuszek. O, bierzemy go szybko. Proszę mi go przynieść do pokoju badań. Dobrze. Połóż się, maluszku. Zaraz wszystko zbadam. Są rodzice? Tak, są. Proszę, niech poczekają na zewnątrz. Dobrze. I co z moim synkiem? Chcę z nim tam być. Nie, nie, nie. Pani doktor kazała poczekać. Proszę tutaj cierpliwie poczekać. Poczekam z panią. Co tam, maluszku? Oj, widzę. Dobra, tętno jest okej. Okay. Patrzmy tutaj wszystko dobrze. No, widzę. Tak. To chyba jakieś zatrucie pokarmowe. Musimy przeczyścić tobie jelitka, maluchu. Dobrze, zajmiemy się tobą. Na razie dostaniesz zastrzyk przeciwbólowy. Zawiozę cię na salę i zrobimy odtruwanie organizmu. Poleż sobie tutaj chwileczkę. Dzień dobry. Dzień dobry, co z moim synkiem? Ogólnie to... Musimy zrobić odtruwanie organizmu. Co dostawał do jedzenia? Wszystko to, co małe dzieci. To znaczy, bo ma silne zatrucie. Proszę mi powiedzieć, wszystko, co dzisiaj dostał. Dostał grzyby. Grzyby? Takie małe dziecko? Tak, tak akurat znalazłam w lesie. O matko. Dobrze, dobrze. W takim razie przenoszę go na oddział. To zostaje w szpitalu. Mnie nie stać na to, żeby został. Proszę dać mu jakieś leki i niech zabiorę go do domu. Ale nie, no w ogóle nie ma takiej opcji. Nie wydam go pani. Przykro mi bardzo, ale jest za małym dzieckiem, żeby po prostu tak, żeby mogła go pani wypisać na własne żądanie. Ale nie mam pieniędzy. Dobrze, temat pieniędzy załatwimy później. Ja biorę małego na oddział. Proszę pójść do poczekalni. Dobrze. A czy jest pani ubezpieczona? Właśnie nie jestem. O rany, jak to? A mały? Też nie jest. No dobrze. Zapraszam panią na recepcję. Musi podać mi pani wszelkie dane dziecka. Dobrze. Sobie tu na wózku. Fajny wózek. Wiem, że się źle czujesz, ale dostałeś leki. Zaraz wszystko będzie dobrze. Chodźmy na górę. Jeszcze zrobimy ci prześwietlenie i pójdziemy na górę. Zobaczymy, bo grzyby są bardzo złe. Trzeba cię tutaj położyć i ciebie zbadać. Dobra, zobaczmy.
Okej. Wydaje mi się, że grzyb jeszcze nie zrobił zmian w organizmie, ale musimy go jak najszybciej z niego wydobyć. Chodź, maluchu, pójdziemy na górę, na oddział. Gdzie moja mamusia? Gdzie moja mamusia? Mamusia zaraz przyjdzie. Poszła tylko wypełnić formalności. Przy mnie jesteś bezpieczny, spokojnie. O, dzieci. Tak, tutaj masz bardzo dużo dzieci. Teraz będziesz miał pewnie jakichś nowych przyjaciół. Chodź, zapraszam cię tutaj, kochany. Położymy ciebie tutaj. Kładź się, malutki. Jakiś jeszcze lek. Zbadam go jeszcze tutaj od razu. A, gorączka powoli schodzi. Jeszcze najwyżej damy mu tabletkę. I już po niej powinno być lepiej. Pani doktor, co z moim synkiem? Wypełniła pani wszelkie formalności. Tak, tak, zaraz jeszcze wracam, ale co z moim synkiem? To znaczy, powoli już schodzi mu gorączka, zaraz zrobimy mu odtruwanie organizmu. Aha, dobrze. Czy mogę pójść do niego? Tak, oczywiście. Ja niedługo wrócę, dziękuję. O, kochany, kochanie, muszę cię jak najszybciej stąd wynieść. Nie mam pieniędzy na opłacenie, nie chcę też, żeby się zorientowali, że nie jesteś moim dzieckiem. Musimy jak najszybciej stąd uciec. No dobra, słuchajcie, tak zostawimy ten odcinek. Teraz zobaczycie, co będzie się dalej działo, bo to nie będzie bardzo prosta sprawa. To nie będzie leczenie zwykłego dziecka w szpitalu. Tylko tutaj się podzieją hardkorowe rzeczy, zwłaszcza, że ona ani nie ma dla niego dokumentów, ani nie jest jego matką, nie zna jego PESEL-u, nie zna niczego, więc będą wielkie, wielkie komplikacje. Ale zobaczymy to już w następnym odcinku. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach i dzwoneczkach. No, żebyśmy byli oczywiście na bieżąco. I zapraszam Was na następny odcinek. Pa, pa!